Cześć, witam na kanale Marcin Easy Rider. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, 5 marca, godzina 7 rano. Jadę na bazar motocyklowy we Wrocławiu poznać ceny motocykli w 2023 roku. Jakie tutaj będą? Czy będą jakieś okazje może? No i mam nadzieję, że jakieś tabliczki kupię rejestracyjne, może jakieś szyldy. Wjeżdżam tutaj sobie od tyłu, gdzie nie ma kolejki. Lecimy! Dobry. Można paragon z nipem dostać? A co, no bo to jest tak, że paragon jest jakby do 450 zł. No tak, ale musi być mój nip, nie? To wie pan co, musiałby pan podejść po prostu do biura. Bo nie macie tu możliwości wystawienia. Nie, bo mam tylko to. Co, jest ktoś? 50? No na razie panu u mnie. 20 osób, kolega też. Tak. Ale sprzedawców jest. Sprzedawcy tak, jeszcze kalendarzy. O. Kalendarzyk zaznaczy na kolejny altainer. Super. Jego dnia. Dzięki. No i dobra, trzy dyszki jestem mniej w portfelu, pierwszy wydatek. No i idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. No na razie tu widać pustki, na pustki, no ale dobra, zaparkujemy tam sobie na naszym miejscu, tam gdzie mamy sklepik. Zobaczymy, czy tutaj... O, jest. Dobra, jestem na bazarze, idę zobaczyć, co tu się dzieje. Są absolutnie nie do zrozumienia, chociażby na przykład taka, że ktoś ma pojazd zabytkowy i powinien go zarejestrować w przeciągu miesiąca od daty zakupu. No to są absurdy zupełne, ale powinien zarejestrować, że około 70 pojazdów więcej niż w roku 2021. 22 zarejestrowano 630 pojazdów. Łezka? W jakiej cenie ta rama? Uj. Z silnikiem rama USK, dwa koła. W jakiej cenie te motocykle? 14 za oba? Za sztukę. 14 500. Może potem na wiele W jakiej cenie ta WFM-ka? Dwójkę. Bagażnika do niej nie macie? A silnik jest do niej, czy nie? W jakiej cenie ten junak? Na części. Na części. Ile tu części? No różnie. Błotniki w cenie, nowy greplik. Czyli 2,5 tysiąca za komplet. Zbiornik pod kratką ładną jest chromowany tureckiem, nie wiem. 700 zł. Aha. Rama 3000. Rzecz. Tylko może za to.
wychodzę, patrzę, co się dzieje. No, pogoda za może jakaś jest dobra. No, pogoda kurde, na sanki, a nie na ten. Co rynek za 3200. Powiedz mi, tam oglądałem kiedyś ten twój program, byłeś już w tym Brnie na... Co my tutaj mamy? Chyba tak. Cześć. Okay. To twoje sprzęty? No. Aha. Motorynka. No fajna. Teraz na motorynki jest szał. No. To pewnie no, długo no nie postoi. Chyba tak pojąć na łodzi chyba lepiej. Tak? Więcej. Szybciej by zeszło. Tak mi się wydaje. No. Bo już miałem tam to samego rana zeszło. Aha. Tak? A masz, ona jest z jakimś papierem czy nie? Nie, to jest papierem. Czekaj, ja dodam tą. Dodam. Z negocjacji, nie? No. No, rama wnowsza. Właśnie widzę, że silnie wiesz, no, z tą skośną tą. Kopek ze strychu, cały. No kurwa, to nie taki kurwa, ale się łatwo. Dobra, idę dalej. Rano był tutaj kolega na ten, już wyhaczył do tą, za 200 przód do WSK fajny. O, wołałeś? Cześć. Jak tam leci? No wpadłem zobaczyć, zimno jest, ale muszę zobaczyć co tu się dzieje, nie? To twoje stoisko? Tak, moje. O, to powiesz mi od razu ceny. Niebieski komarek 1100 do negocjacji, jestem otwarty na propozycję. Okay. Popielaty 2800, też do negocjacji. Tutaj te wynalazki? RMFA 4,5, ten 21,500. Do negocjacji. Można robić fikołki różne. Ło, duża pojemność, można szturować fajnie. No, dzięki, na razie. Lubię tak rano chodzić, bo przynajmniej nie ma ludzi jeszcze. Podczas załadunku. Tak było ostatnio. UFM-ka. To co zostało 30 minut. Używaj sprzętu ochronnego. 3,5 stówki.
sposobem miał jakieś zapaście poustawiane. W jakiej cenie ten komar? 2400 z papierami. 2400, a już widzę, tutaj jest ściąga. 2400 z papierami, taki komarek. A ten wasz też jest, czy nie? Tak, tylko kolegi, tak. W jakiej cenie ten? Nie. W jakiej cenie ten drugi komar? Druga komar. To jest ten kolej, nie? I on 1500, tak? Tam, weź, grajesz, tam jeszcze jest powietrze w tej cenie. Jeszcze jest powietrze w kołach, oryginalne. Ale powietrze w cenie jest. Aha, no to dobra. A powietrze w cenie się liczy. Było coś fajnego? O, chyba ten odcinek będzie... O, jakie wigry ładne. Odcinek będzie z komarami. Gazela. Tylko umowa, 5 koła. Umowa z Niemiec, 5200. Co jest napisane? Kogo tu pytać o ceny? To twoje są motocykle, czy nie? A, po drugiej stronie. Dobra, możemy się... A jakie masz ceny na te motocykle? 15 wszystkie? Te 3 pierwsze? Tak, 3. 12 te powoło. Aha, okej, okay, dobra, bo tam już masz... Tam są ceny, nie, te co na... to nie moje. Aha, okej. Okay. Okej, okay, dobra, dzięki. Coś wiemy. Coś wiemy. W jakiej cenie ta motorynka? A. Przepraszam. W jakiej cenie ta motorynka? Piątka na rękę. Ona jest z dokumentami? Ale umowa jakaś jest tam. Ale umowa z tobą? Może, nie ma problemu. Z tego względu, że wiesz co, jak ją kupowałem, to gościu mówił, że do niej jest dowód rejestracyjny, tylko nie umiał go znaleźć. No, no, to tak najczęściej jest. Okej, okay, dzięki. O, tutaj mogę zaczynać koła z motorem, tak? O, w jakiej cenie? Wszystko działa? Powinno działać. Jaka cena na to? 2,7. 2,7. Mieszanka dobra. Pompka jest, można jechać w trasę. Tutaj mamy kolejne 9 koła. One są z dokumentami, czy jakaś umowa na nie? Wszystko jest.
No, jechać. Brać i jechać. Na komunie zaraz będą. 5-5-5. Na pierwszą komunię taki ten motoryna. A tutaj te ceny? Ktoś mi poda? Podasz mi ceny na to? 1500 i gadamy. 1500 i gadamy. No i za te dwa też 1500. W pakiecie. Tak, no najlepiej, nie? Bo to wtedy... Jakoś... No tak, wtedy się można już pobawić. Po przykład. Tutaj silnik stoi, nie? Znaczy idzie ruszyć nim, ale... Aha. Na łożyska gdzieś tam siedzi, nie? Ale baza jest, biegi wchodzą, bo nawet po prostu jak się włączy, no to stoi koło od razu wtedy, nie? A okay. Tak to już wszystko jest. Okej, okay, dobra, dziękuję ci ślicznie. No. Stoi koło, półtora koła i można się bawić. W małego tego modelarza. Dobra, tu zobaczymy jakaś MZ-ta jest. MZ-ta. Dawno sprzedana. W jakiej cenie się sprzedała ta dawno sprzedana MZ-ta? 8,5. Kurde. A ze śniegu? Śnieg gratis? O, tu 5,5 za. O, a za Rometa? To 600 zł. 600 zł. Kurde, okazja. Ale to jest tam niekompletne, nie? Uh-huh. Tu też pusty, czyli tam bez warów, no. Aha. No dobra, dzięki. Na razie. Ogar, 206 tysięcy i papier. Tutaj też 6 tysięcy, bez papieru. Cześć, hej. Zimnica, nie? Części. Czerwony kluczyk. Przepraszam. Next. Ale tutaj fajny sprzęt. Jaka cena na to? Nie wiesz? Jakie to? W jakiej cenie? Takie rowery fajne. To kontrolery. Niech on co? Pomyślę. 3900. Cały kompletny, kompresja kręci się. Dzisiaj świeżo jeszcze to z Francji przyjechało dopiero. Aha, do domu nie dojechało. Ale wiesz co, wiecznie brakuje tych blach, tego wszystkiego, nie? Aha. On jest kompletny w 100%. Nie no, fajno, tego nie widać. Ale się zobacz, ten licznik wszystko. Tutaj masz do licznika, do tej gumki, do tego wszystkiego. Wszystko jest po prostu. Gumka, no gumka, kurwa, no stara gumka pękła, nie? No tak, gumy pękają. Nie, no niestety, kurwa. No. Przepraszam panowie, kto tutaj się porozstawiał? Właśnie chyba ja. No, bo tutaj miejsca opłacone. Dobra, pierdalam, co? To jeszcze powiedz mi tylko tego Simpsona. No, musiałeś przyjechać. Padujemy. Powiedz mi jeszcze tylko te ceny na ten. 14 też mówię. Kurwa, tak jest. Tak późno? Weź to, te skrzynki, a motorki przepchniemy, wiesz? Idziemy na nasz miejsce. Powiedz mi jeszcze tylko ceny, bo robię film z cenami, wiesz? Słuchaj, to jest tutaj Terocid i to kosztuje 4900. Oho. To kosztuje też 4900. Okej. Okay. Jakiś namiar? Skąd jesteś? Jesteśmy od Gdańska. Od Gdańska? Tak. O kurde, taki kawał? No my z Francji jedziemy, 1200 km już mamy w kuchnie, nie? Ale to nie jest kawał. To coś tam... Od Gdańska to jest dla nas na kawę. Aha. No tak. Dobra, zobaczmy co to... Zobaczymy co tu jeszcze. Taki kawał drogi, chłopaki jadą. O, tutaj będzie. A w którym miejscu się będziecie rozkładać? Nie wiesz? W rogu. Aha, okej. Okay. Weź to stawmy tutaj wszystko przed nami. Na was podejdę, do was później jeszcze. No, pomyliły się im stoiska, ale...
muszą się przepakować. O, tutaj do Harley'a różne panciory, tutaj rowery, Tigry 3, komar. W jakiej cenie taki komar? 8. 8. Kurde, jak nówka z salonu. Zrobiony. Za pierwszą komunię idealny. A te powiedz mi motocykl 7,5. Plombą 3. W ładnym chromie oryginalnym. 5,5. W firmie obecnych. Pegas 2200 i Kadett 1800. Kiedy można pozetki? Będzie. Będzie lata. No są w oryginalnym stanie. Tu jest, ja będę filmik sobie później włączyć. Ale mówię, no to jest wszystko. Wszystko zależy, jak wyglądają to zainteresowane, bo jak się interesuje. Jak tak średnio, no to... No, no fajnie, bo ja różne robię. Te. A jeszcze tam tu powiedzmy... Jak coś mi się podoba, to ja po prostu kupuję. Do tysiaka. Cześć, przepraszam, mogę tutaj na chwilę zaglądać sobie? Jeszcze podejdę, pogadamy, nie? Proszę. O. O, do tysiaka taki kurde zestaw. Z szopy. No, super. Blaszki dla pana. O. Ja nie jestem pan, kurde. No, o, ale... Fajne, SLR. Ile cenisz takie cuda? 20-30 zł. Na tej mało już widać, ta wyzadwie tych chyba 20. Tu wolno palić, no. To jakaś kurde, ktoś tu tłoczył ręcznie. No, dobra, lecę dalej, na razie. Ja lubię właśnie różne te tabliczki i książeczki. Witam, cześć. Cześć, hej. O, a u ciebie coś jest ciekawego? Po szybkiej reklamie zapraszam na vlog. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Witam serdecznie w części vlogowej, fajnie, że zostaliście tutaj jeszcze chwileczkę. O, ja tutaj muszę tak dopasować się do światła. Dzisiaj pierwsza część filmu z motobazaru we Wrocławiu. Będą trzy części, także szykujcie się. Tutaj widać, widzieliście kilka motorynek i powiem wam, że chyba prawie wszystkie się sprzedały, bo wiem, że ta pierwsza, która tam była wystawiona chyba za 3200, poszła chyba za 2800. Dosyć szybko, a te takie ładne z odrestaurowane motorynki, które się śmiałem, że na pierwszą komunię na prezent, to wiem, że tutaj jeden z widzów też kupił chyba za 8 dla synka, także no jak widać schodzą te motorynki i jak sobie tutaj przeliczymy teraz czas pracy, bo można oczywiście kupić sobie taką do remontu, do zrobienia, no ale nie każdy ma czas, żeby się tym zajmować, więc... A tu jest oferta, można sobie kupić taką fajnie zrobioną i jak widać one schodzą, więc nie ma co też hejtować, bo tam dużo osób, których w ogóle nie kojarzą teraz cen, ile kosztuje WSK, ile kosztuje komar, ile kosztuje motorynka, no przeraża ich to, albo sobie plują w brodę, że kilka lat temu, czy tam ileś lat temu sprzedali to za 100 zł, albo poszło na składnicę złomu, no i dzięki temu, że tak to nie były szanowane te sprzęty, no to teraz są odpowiednie pieniążki. A ci, którzy gdzieś tam skamuflowali, przetrzymali, teraz mogą sobie sprzedać albo się cieszyć tymi pojazdami. Tak to jest właśnie. Dobra, na razie kończę. Za chwilę jeszcze gdzieś tam wam chcę pokazać kilka rzeczy, ale to muszę zejść na dół i będziemy działać dalej. Szukaliśmy miejsca na ten, miejsca na plakat. No i jedyne miejsce wolne. Tutaj jeszcze raz wam pokażę. Wolsztyn. Jedyne wolne miejsce się okazuje, że jest tutaj w toalecie u nas, na drzwiach. Więc tutaj za chwilę, o, za chwilę złapałem sobie pineski i tutaj przypineskuję ten plakacik. Proszę bardzo, jak ładnie.
Jak ładnie wyszedł. Kiedyś miałem na tym drzwi do mojego takiego garażyku, no taki schowek na szczotki bardziej to był, bo mieszkałem na ulicy Krynickiej we Wrocławiu i miałem zaadaptowany taki pomieszczenie po tym, jak to się nazywa, po sypie, o. I tam najpierw garażowała moja SHL-ka, później Urale, później jakiś tam Dniepr, no i później Harley na końcu. No i tam właśnie całe drzwi miałem zalepione plakatami, jakimiś ulotkami zlotowymi, bo kiedyś to był rarytas, nie? Dostać jakąś ulotkę zlotową. Pamiętam, gdzieś tam na bazarze zawsze zbierałem to, przyklejałem sobie, przyczepiałem, żeby pamiętać i żeby mieć taki klimat, nie? Bo kiedyś nie było tych gadżetów, co teraz. Nie można było sobie kupić szyldu z jakąś wybraną marką motocykla czy samochodu, tylko trzeba było kombinować, nie? Czy tam plakaty ze świata motocykli. Też jeszcze mam gdzieś do tej pory te plakaty. Dobra, ja zaraz tutaj sobie usiadłem już sobie przy moim biureczku i zaraz będę wam tutaj opowiadał kilka rzeczy. Dobra, siedzę, bo właśnie widzę, że 12 900 subów wleciało, więc dzięki wielkie. Ogarniam powoli maile, bo strasznie dużo mi się tego nazbierało. Dzisiaj zobaczyłem, że jest, mam ponad, nie wiem, 400 chyba maili było, no to się złapałem za głowę. Wybaczcie, jak tam pisaliście do mnie, jeszcze nie odpowiedzieliście, bo na razie udało mi się odpisać na kilka maili, trochę pousuwać tych różnych spamów, nie spamów. Nie zdążyłem też jeszcze może dzisiaj te paczki wyjdą, właśnie adresy tu widzę, że mi podsyłaliście z ostatniego live'u nagrody. Czekacie pewnie na to z niecierpliwością, a tutaj jeszcze nie poszło, ale postaram się to dzisiaj zrobić. Co tam jeszcze? Arek tutaj właśnie wylicytował tą instrukcję do WS-ki i tabliczki z Idaho. Jeszcze są dwa zestawy takich tabliczek. To zostawię, bo tutaj kolega Arkadiusz ma być w sobotę chyba w bazie, tylko nie wiem, czy ja będę. Jeszcze się spiszemy. Dzisiaj jeszcze tak. Bo były pytania, bo wczoraj był ten urywek filmiku ze Szklarskiej z 97 roku. I za jakiś czas, bo teraz Mariusz jest chory, ale jak wyzdrowieje trochę, to przygotuję właśnie film, że cały zapis tego filmu ze zlotów w Szklarskiej Porębie. To jest 97 rok, a jak to oglądałem, to myślałem, że to normalnie lata 70. jak to ten czas leci i to wszystko się wkoło nas zmienia. Myślę, że fajnie będzie pooglądać. Dogramy tam nasz komentarz. Jakoś tak coś nowego wejdzie na tutaj na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Wczoraj był urywek tego męskiego striptizu na Dzień Kobiet. Jak ktoś nie oglądał, to sobie można zobaczyć ten wczorajszy film z targu na torach. Co tu jeszcze? Dzisiaj przygotowałem dla was, mam dużo takich gazetek Motor. Tu jest, zobaczcie, to się nadaje po prostu do oprawienia. Jest tak, mamy Volkswagena Bulika i to takiego chyba z paką, to taki pick-up Volkswagenowy. Śnieg, zawieruchy, aha, bo to jest Junak w Alpach, Junak z koszem w jakiejś scenerii zimowej z 1966 roku. Jest ta gazetka. Także może kogoś z was to zaciekawi. Jest tutaj dużo różnych śmiesznych artykułów. Zużycie elementów silnika w Warszawie na przykład. O, i tutaj mamy temat motocyklowy. 60 tysięcy kilometrów na SHL 150. Nowości z Węgier. No. Motocyklowe tematy. Aha, i tu mamy jakieś nowinki. Garaż na kółkach, o. Łysy, widziałeś? Przyczepka taka, że możesz sobie ten samochód farmer z południowej Afryki coś tam skombinował. No mam tutaj troszeczkę tych, bardzo dużo mam w ogóle tych motorów. Będę chciał się części pozbyć, więc jak kogoś tu coś zainteresuje, to śmiało pisać na mojego maila. O, cześć, tu was, halo! Na mojego maila marcinmotozloty.com możecie śmiało pisać. Zrobimy taki kącik tutaj ten czytelniczy albo
ze starej prasy. Mam gdzieś w ogóle takie fajne przedwojenne gazetki, gdzie są reklamy właśnie tej SHL-ek przedwojennych. Ale to muszę się do tego gdzieś tam dokopać. Dziękuję wam jeszcze raz, dziękuję tamtej całej ekipie, całej makipie. O, patrzcie, jaka reklama Jawy. O, super, no to jest... No, no to takie fajne rzeczy tutaj w tych motorach są. Ja tego tu nie będę wszystkiego przeglądał, bo byśmy mieli dzisiaj odcinek 6-godzinny, chyba że jeszcze tutaj zobaczę. Albo zobaczę teraz szybko, czy są motocyklowe fanty i wracam, dobra? Tu jeszcze znalazłem takie, znaczy tam jest dużo różnych z motocyklowych rzeczy, ale tutaj naprawa motocykla Jawa 250 i 350. Tutaj też, co sprowadzimy w roku 59. Tak, i tutaj też jakieś historia wyścigów Nortonów, węgierska krosówka. No jest trochę tutaj takich fajnych rzeczy. Można sobie w zimowe, długie zimowe wieczory literaturę fachową poczytać. Teraz coraz mniej tego jest, bo był ta gazetka Motocyklista ze starymi motocyklami. Kiedyś w ogóle w świecie motocykli więcej było tych zakładek o starych motocyklach, a teraz niestety tam same nowe jakieś relacje z motocyklowych tych, a jakoś mnie to akurat nie interesują w ogóle nowe motocykle. Już takie zboczenie do staroci. Grzesiu, coś mieliśmy jeszcze dzisiaj przekazać parafianom? Tak, pozdrowienia. Pozdrowienia, o, Grzesiu tam pozdrawia, pomachaj tam z tej ze swojej dziupli. bo jeszcze pokażę wam znaczki, takie wpinki, blachy zlotowe, bo też dużo zapytań przychodzi do nas, do mnie i do Łysego, właśnie czy coś tam zrobimy, to wam coś pokażę, może coś jeszcze zakupicie ze sklepiku sobie. Na pewno. Tutaj mieliśmy Lady Biker takie. Lady Biker. One są fajne wpinane. Są też takie wpinki Easy Ridera, metalowe, fajne, na śrubkę. Tu mieliśmy COVID Killer. Jak przyszliście COVID-a bez przypałów, to można sobie taką blaszkę, wpinkę. O, tutaj mamy Lone Wolfa, Samotny Wilk. Tutaj takie blachy, jak masz już 50 plus jesteś, to możesz sobie taką blaszkę sprawić. Aha, tu mieliśmy koronawirusa 2020, to był hit w ogóle sezonu. Fuck of COVID. Tutaj dla 30-latków, aha, tu mamy 60-latków. Co tu jeszcze? Mieliśmy gdzieś 40-latków, nie? Mamy 40, ale nie wiadomo. Tak, 70 jest. Stasiu, bo jeszcze mamy Stasiu taki przyjeżdża, który ma 80 lat, ale to już jest ewenement. Nie mamy dla 80. Ale my naszywki mamy dla 80. I słuchajcie, to jest cała jakby ta szafa. Cała ta szafa to są znaczki. Znaczki albo blachy, albo wpinki, jak tam o. Tutaj są różne zlotowe. Tutaj są jakieś archiwalne, nie wiem, z Łeby. Tutaj jakieś robiliśmy nagrodziec. Coś tutaj, o. No jest tego, tutaj są patriotyczne. Różne. Nie będę wam tutaj zanudzał tym wszystkim, bo tego jest naprawdę przeglądania na tydzień. Więc możecie tam sobie wejść na stronę motozloty.com i zaglądnąć i coś zobaczyć w tym. Dobra. Ej, słuchaj. Tak, to ja tutaj jeszcze jestem. Na samym końcu teraz oprócz zajawki takiej krótkiej na Webę, oprócz reklamy sklepu, to czasami tam na koniec jeszcze wrzucam jakieś, nie, głupie głupoty. Ale też wczoraj wrzuciłem i dzisiaj też będzie zaproszenie na bazary. Na bazar w Poznaniu, który jest najszybciej, bo to już jest za tydzień, nie? Za tydzień w niedzielę jedziemy. 13 chyba. Później mamy na początku kwietnia jest bazar w Toruniu. Bardzo fajne te imprezy, polecam. Mam nadzieję, że się spotkamy. No i bazar w Warszawie. 15-16 kwiecień. Nowa miejscówka, Służewiec. Także was serdecznie zapraszam już teraz. No i zobaczcie tam sobie plany i wpiszcie.
I do mnie dzisiaj też, do mnie, no dzisiaj w ta, może dzisiaj wejdzie albo jutro, muszę nagrać tutaj głos, bo wyszła zajawka Łeby. Też będzie taka reklamowa już tego festiwalu motocyklowego. Coraz więcej tam są cały czas bilety w przedsprzedaży, także tych biletów widzę, że kupujecie, zamawiacie sobie. Także fajnie. Za chwilę będzie szczegółowy też program imprezy. Pokażę wam tam różne rzeczy, bo mają być za chwilę też koszulki gotowe. Chusty będą chyba lada dzień. Chusty wysłaliśmy czyste, nie? No, wysłaliśmy chusty, także dzieje się. Iza dzisiaj była, jak ogień za mnie oglądasz, to pozdrawiam. Ustaliliśmy tam jakąś listę. Na brama i sklep 18 osób wyszło, także zamknięta już lista. Będzie ten. Będzie co robić. Łysy, kiedy ty do Łeby jedziesz właśnie? Nie powie, bo się ten. Łysy nie powie, bo się ten. Fani się zjadł. Dzień przed zakomunikuję się. Dodałem też dzisiaj taką funkcję, tam jest na filmikach z boku jest też taki logo motozlotowej, można to kliknąć, jak jeszcze nie subskrybujesz właśnie, ty tam siedzisz w tym fotelu, widzę, i tylko obserwujesz, więc nie tylko obserwuj, ale kliknij tą subskrypcję, to na pewno wzmocni tu kanał i mam nadzieję, że nie będziesz zawiedziony, bo jest zawsze dużo śmiechu. Nie? Czy no, czasami jest. Czasami coś się śmiejemy, ale pamiętajcie, śmiech to zdrowie. I zawsze ten. Można naładować energię, pooglądać ciekawe rzeczy i się tutaj z nami pośmiać. Także kliknijcie tego suba. Kliknij, o, kliknij. Nie będę mówił kliknijcie, tylko kliknij, żebyś wiedział, że to ty tam w fotelu siedzisz. I wykonaj. Ja wiem, że ten pierwszy ruch jest ciężki, ciężko wyjść ze swojej strefy komfortu, ale może jakoś akurat ci się uda. Także tymczasem jutro druga część bazaru. Jutro piątek, nie? Tak. Piątek weekendu początek. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Tam jakieś zaproszenia do Lubina chyba mnie zapraszaliście, a w tym, w Zielonej Górze, w Legnicy chyba jest jakiś targ staroci teraz też. No ale zobaczymy, gdzie pojadę. Coś tam może tam. Coś na pewno będzie. Będzie pan zadowolony, jak to mówią. Także tymczasem do zobaczyska. Trzymajcie się. Widzimy się na dole w komentarzach. Jaki błąd, gdzie jest błąd w konkurencji? Na francuski taki wyszedł. Tak. O, i co? Fajnie. Tylko... Jeszcze wrócę, bo już jednak się udało zapakować. To Paweł blisko lasu, kubek leci. Do kolegi Daniel Kastelik maczugę, słuchajcie, bo wygrał maczugę, czekajcie, ja pójdę po maczugę, jak nie oglądaliście live'a, to nie wiecie, ale jak byliście na poniedziałkowym live'ie, to była taka maczuga do wygrania, ale wcześniej już się śmiałem, że to maczuga dla Dziubeksa, także Marcin, maczuga uratowana, jak przyjedziesz, to ten, będziesz miał, będziesz mógł zabrać na Łebę. A do kolegi Daniela Kastelika leci szyld Jacka Danielsa. Grzesiu, tutaj ten szyld. I jeszcze, słuchajcie, przy okazji znalazłem takie jeszcze gazetki gdzieś, nie wiem, skądś tam kiedyś kupiłem. Z szyldami, na przykład taki mam Chevrolet Corvetta. Jakby ktoś miał ochotę, za 5 dyszek się pozbędę takiego czegoś. Mam chyba 2 czy 3 sztuki. Dobra, ogarniam dalej maile, tym razem już do zobaczenia definitywnie.
serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Chciałem was serdecznie zaprosić na imprezy targowe, motobazary. Dwie pierwsze to impreza poznańska 19 marca i impreza toruńska 2 kwietnia. Będziemy tam z naszym sklepem, będę też tam z kamerą. Zapraszam też na warszawski bazar motocyklowy, który się odbędzie w dniach 15-16 kwietnia. Będę tam też oczywiście. W tym roku, słuchajcie, impreza przeniosła się na Służewiec z Bemowa. Mam nadzieję, że będzie rewelacyjnie i że się spotkamy. Do zobaczyska, trzymajcie się, hej!